W Urzędzie Miasta prezydent Jarosław Górczyński przekazał dyrektorom gminnych szkół kolejną partię sprzętu komputerowego. Cieszę się, że kolejna edycja przekazania sprzętu komputerowego, laptopów na wyposażenie dla naszych placówek oświatowych, zgodnie tutaj z zapotrzebowaniem ze szkół, w dniu dzisiejszym przekazujemy dla naszych 8 szkół podstawowych 48 laptopów, ale przypomnę, że 2 miesiące temu było przekazane kolejne 40, a rok temu zainwestowaliśmy maksymalną kwotę, bo ponad 500 laptopów zostało przekazanych dla naszych podstawowych, więc mogę dzisiaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jeżeli chodzi o sprzęt, to jesteśmy bardzo mocno doposażeni i wyposażeni. Chcę podziękować Państwu dyrektorom na Państwa ręce, dla Państwa pedagogów, Państwa nauczycieli. Podsumowując ten rok szkolny 2019-2020, wyjątkowy rok, w którym nikt nigdy nie doznał czegoś takiego, co nam się przyszło zmierzyć. Nikt z nas nie przeżył pandemii. No i jesteśmy takimi świadkami naocznymi czegoś, co bardzo mocno oddziaływuje na pracę naszych placówek, na pracę uczniów, ale i na nasze życie osobiste i życie zawodowe. Nie wiem, jak się to potoczy jesienią. Laptopy wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowym wyposażeniem trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych, umożliwiając im uczestnictwo w zajęciach prowadzonych zdalnie. Myśleliśmy, że to zdalne nauczanie będzie trwać krócej. No niestety okazało się, że trwało aż do końca roku szkolnego. I też musimy być przygotowani na jesień, bo nie wiadomo, co nas czeka jesienią. Stąd też tego sprzętu potrzebujemy bardzo dużo. No w tej chwili odbieramy sprzęt dla rodzin, gdzie jest kilkoro dzieci. Kilkoro dzieci musi korzystać ze zdalnego nauczania, więc jest to ogromna pomoc dla tych rodzin. Uczniowie korzystają najbardziej. To jest im bardzo pomocne w obecnej sytuacji, czyli pracy, uczeniu się zdalnie. Dostaliśmy już niebawem, bo kilka miesięcy wcześniej dostaliśmy część komputerów, teraz druga taka pula i część. Co prawda jest już to koniec roku, ale to, że zbliża się koniec roku, to nie znaczy, że uczniowie już przestali się uczyć, nadal zajęcia realizowane są zdalnie. I są uczniowie, którzy być może na początku korzystali ze swojego sprzętu. Później ten sprzęt się zniszczył, uległ jakiemuś zepsuciu i okazuje się, że uczniowie nadal do nas przychodzą i pytają i proszą o dodatkowy sprzęt. Nasza szkoła wydała już ponad 20 komputerów dla uczniów naszej szkoły i te potrzeby są nadal, coraz rosną. I poza tym nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądała we wrześniu po powrocie do szkoły. Mamy wszyscy nadzieję, że wrócimy do szkoły i ta nauka będzie już stacjonarna i te komputery może nie będą wykorzystywane już w domu, ale na pewno będą wykorzystywane na lekcjach, bo to jest ważne, żeby korzystać z tych nowoczesnych technologii. Rozdawaliśmy komputery, troszkę laptopów, ale też rozdawaliśmy stacjonarne komputery, te, które służyły w pracowni komputerowej, a więc z pełnym oprogramowaniem, z antywirusowym programem również. No, cały czas jakby jest to sytuacja zmienna, bo komputery się psują, jest to tylko sprzęt, więc w momencie, kiedy coś się zadzieje, to służymy rodzicom pomocą. Zakup sprzętu był możliwy w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski został wybrany do dofinansowania, które wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Dzięki jego realizacji zakupiono 48 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym za łączną kwotę 124 950 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu poza realizowaniem priorytetowych w czasie pandemii koronawirusa zadań wynikających z kolejnych wersji programów pomocowych skierowanych do pracodawców nie zaprzestał świadczenia statutowych obowiązków,
a więc działań związanych z pośrednictwem pracy. Niezwykle ważną rolę odgrywa na dzień dzisiejszy pośrednictwo pracy, czyli składane przez Państwa oferty pracy. Proszę Państwa, dla nas i dla Państwa również ważne jest to, żeby były tworzone miejsca pracy. Tutaj przypomnę, że tarcza antykryzysowa ma na celu przede wszystkim utrzymanie dawnych miejsc pracy. Natomiast to wszystko, co się dzieje poza tym, czyli tworzenie nowych miejsc pracy, odbywa się w ramach zatrudniania nowych osób. Niestety związane z pandemią obostrzenia i związane z tym na przykład ograniczenia działalności produkcyjnej w bardzo widoczny sposób odbiły się też w statystykach urzędu obejmujących pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy. Sytuacja pandemii spowodowała, tutaj oprę się na fakta, w kwietniu 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 390 ofert pracy, natomiast w kwietniu 2020 roku tylko 45, maj 2019 to 308, maj 2020 139, więc widzimy wyraźnie, jak mało było tworzonych nowych miejsc pracy i możliwości ze strony również Powiatowego Urzędu Pracy ze względu na brak możliwości chociażby kierowania osób do pracy. Cieszy nas fakt, bo na dzień dzisiejszy do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 50 ofert na 93 stanowiska pracy, więc widzimy wyraźnie, że pracodawcy są zainteresowani tworzeniem nowych miejsc pracy, że proszą właśnie tu pośrednictwo pracy o kierowanie tych osób. Stan zamrożenia gospodarki powoli ustępuje, a to znaczy, że pojawia się coraz większa ilość nowych ofert zatrudnienia. Najliczniejsze obejmują tradycyjne dla naszego powiatu dziedziny. Jeżeli chodzi o oferty pracy, no zdecydowana większość ofert to przede wszystkim oferty w zakresie budownictwa. Tutaj mamy między innymi taką ofertę, gdzie wystarczy mi doświadczenie zawodowe w pracach budowlanych, propozycja 10 już stanowisk pracy, więc przynajmniej te 2-3 osoby mogą z takiej propozycji pójść i skorzystać. Mamy też dużą liczbę ofert w zakresie mechaniki pojazdowej, diagnostów, mechaników samochodowych. Mamy brukarzy, pomocników tartaku. Proszę Państwa, zwracam się tu do osób poszukujących pracy, do osób bezrobotnych. Nie zawsze trzeba mieć kwalifikacje. Coraz częściej pojawiają się oferty, mile widziane doświadczenie, ale widzimy, że niekoniecznie. Wystarczy chęć, motywacja do pracy. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do skierowania swojej drogi właśnie na naszą stronę internetową. Praca, Powiatowy Urząd Pracy Ostrowiec. Tam wszystkie oferty są każdego dnia na Facebooku. One są rzeczywiście dokładane, zmieniane, tak żeby były aktualne. Można również zadzwonić do swojego doradcy klienta. W najbliższych tygodniach ruszają bardzo oczekiwane przez przedsiębiorców kolejne formy pomocy. Tym razem w ramach znanego od lat dofinansowania miejsc pracy. Już w miesiącu lipcu będziemy coraz szerzej otwierać się na naszego klienta. Myślimy, że około połowy lipca ruszą nabory na staże, na formy dotacji, ewentualnie doposażeń stanowisk pracy. Podamy takie terminy, ale pamiętajmy, że cały czas obowiązuje nam i nie jest odwołane rozporządzenie dotyczące bezpiecznej obsługi klienta. Więc zachowajmy dystans, przychodźmy w maseczkach, interesujmy się tym, co jest w Urzędzie Pracy, chociażby przez stronę internetową, lub w kontakcie z doradcą klienta. Urzędnicy zapewniają, że pomimo nietypowych warunków obsługi i kontaktów, jakie obecnie wprowadzono, będą oferowali pracodawcom wszechstronną pomoc. Jednocześnie apelują o odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji o współpracy z urzędem i osobami bezrobotnymi. W tej chwili Powiatowy Urząd Pracy dokona wszystko, co tylko jest możliwe, aby jak najwięcej osób dotarło do Państwa, abyście mogli skorzystać z dokumentów aplikacyjnych, aby te rozmowy zaczęły się odbywać, ale też jednocześnie proszę przedsiębiorców, żeby zwracali uwagę, że pracownik chce pracować, chciałby dostać umowę o pracę. No niestety docierają do nas informacje, że wiele osób ma propozycję tak zwanej pracy na czarno, że jednak kwestia ubezpieczenia jest wystarczająca tylko w Powiatowym Urzędzie Pracy. No myślę, że ta droga też nie jest dobra, ponieważ pracownicy, osoby bezrobotne, które tu mają kwalifikacje, mają umiejętności, jeżeli otrzymają taką propozycję, no to warto w nich zainwestować, tak? Warto im pokazać, że u mnie warto pracować, bo oprócz stanowiska będzie szkolenie, będzie jakaś premia motywacyjna. Musimy zatrzymać pracowników u siebie, bo będzie nam coraz trudniej. Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy pojawiły się już informacje dotyczące terminów naboru na refundowane stanowiska pracy.
Centrum Krajoznawczo-Historyczne imienia profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu zaprasza na wykład profesora Szymona Orzechowskiego pod tytułem Nad rzeką Kamienną w pradziejach od paleolitycznego górnictwa i krzemieniarstwa do hutnictwa żelaza z okresu rzymskiego. Wykładowca, który jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, postara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego u schyłku paleolitu powstała nad Kamienną jedna z pierwszych aglomeracji osadniczych na ziemiach polskich i co działo się na jej przedpolach u schyłku epoki kamienia. Jak to się stało, że u schyłku starożytności ta niewielka rzeka była ważnym miejscem dla lokalnego i dalekosiężnego handlu? Wreszcie, czy była ona granicą największego w barbarzyńskiej Europie centrum produkcji żelaza? Wykład odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 czerwca, w sali konferencyjnej Osiedlowego Domu Społecznego Malwa, osiedle Stawki 45. Początek spotkania, godzina 16. Wstęp wolny. W piątek o godzinie 8 na stronie internetowej www.ostrowiecbiega.pl zostaną uruchomione zapisy do pierwszej rundy cyklu 8 Mosir Gutwin Run 2020 Maraton i Półmaraton na raty. Internetowy formularz będzie dostępny przez tydzień i później nie będzie już innej możliwości dopisania się do list startowych imprezy, która odbędzie się 5 lipca w ośrodku wypoczynkowym Gutwin. Organizator zawodów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, opublikował mapki tras, które w porównaniu do ubiegłorocznej imprezy mocno się zmieniły. Bez zmian pozostały dystanse dostępnych konkurencji. By zostać sklasyfikowanym i wygrać koszulkę oraz okolicznościowy medal, należy skompletować 4-krotny udział w biegu. W związku z obostrzeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym, 8 Mosir Gutwin Run 2020 będzie musiał odbywać się w szczególnych warunkach. Aby ograniczyć do minimum nadmierne gromadzenie się ludzi na terenie imprezy, organizator został zmuszony do rezygnacji z zapisów w dniu imprezy w Biurze Zawodów. W związku z powyższym do udziału w imprezie zostaną dopuszczeni wyłącznie ci, którzy zapiszą się za pośrednictwem internetowego formularza. Do strefy startu i mety będą wpuszczane wyłącznie osoby zapisane na bieżący bieg. Impreza odbywać się będzie bez udziału kibiców.